Nie będzie więcej Skurwrastowia dla metra warszawskiego. Tymczasem tramwaje warszawskie zamykają rondo Wolnego Tybetu, a do Gocławia dojedzie nowa trasa tramwajowa. W Łodzi nie jeżdżą tramwaje przez Pianę z łódzkiego tunelu średnicowego, a w Warszawie nie jeżdżą pociągi, a właściwie jeżdżą, ale po niewłaściwych torach. Tymczasem w Olsztynie atak hakerski uniemożliwia zakup biletów, a ZDM warszawski zmienia i poprawia bezpieczeństwo na drogach w Warszawie i przejściach dla pieszych. Tymczasem powiem jeszcze więcej informacji o wschodniej obwodnicy Warszawy, jak i również o centralnym porcie komunikacyjnym. I o tym wszystkim powiem Wam dzisiaj, w niedzielę, 9 lipca, w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym, z drzewa. Zaczynamy! Witam Was tutaj, Czesi Czemawiznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym, z drzewa. Jak co roku pojawiam się w moim domku na drzewie, ale nagrywam dla Was jak zawsze to samo, co zawsze. Czyli zaczynamy od tego, co najważniejsze, czyli awarie wind na stacjach metra w Warszawie. A mianowicie Świętokrzyska, Ulrychów, Kondratowicza, Ratusza Senau i Szwedzka. To stacje metra, gdzie nie działa co najmniej jedna winda, a na metę ma remont od ładnych już kilku odcinków, trwa modernizacja. Następnie metro nie kupi kolejnych z Wrocławia, no niestety tylko 37 pociągów musi nam wystarczyć. Te pociągi dodatkowe z opcji miały być na obsługę trzeciej linii metra, a trzecia linia metra cały czas jakoś tak nie może tam z tym przetargiem na projektu i buduj. Natomiast zanim to będzie wybudowane, trzecia linia metra, to może jakiś nowy przetarg na nowe pociągi dla M3? Nie wiem, co wyjdzie, to zobaczymy. Chociaż z drugiej strony pomysł zakupu nowego taboru może uniemożliwiać zakup nowego taboru w postaci takiego, który będzie mógł wyjechać na powierzchnię. Tylko mówię, tylko rzucam na wiatr, wątpię, żeby to się stało w Warszawie z różnych uwarunkowań, ale może, kto wie, w ten sposób metro chce sobie dać furtkę i dyspozycję napuszczenie nowych pociągów, nowych składów na trzecią linię metra, gdzie może niedługo gdzieś po prostu wyjechałaby na powierzchnię, na przykład na wspólną stację lotnisko Chopina. Nie wiem, rzucam na wiatr, ale możliwe coś takiego się stanie. Ważne jest to, że nie będzie więcej z Kurwarsowia i one jeszcze cały czas będą przyjeżdżać do końca tego roku. Nowe. Tymczasem tramwaj do Wilanowa postępuje. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale faktycznie taka budowa jest. W komentarzach mi piszecie, że nienawidzicie tramwaju przez to. No spokojnie, poczekacie. Ja też sam miałem dużo czasu budowy. Może nie pod oknami, ale na mojej trasie, przez co uniemożliwiło mi szybki, ładny dojazd do pracy, do szkoły i innych miejsc. Na szczęście te wszystkie prace budowy się zakończyły, między innymi druga linia metra. No może druga linia metra to cały czas mnie utrudnia życie, ale cały czas druga linia metra była mi po drodze i cały czas jakiś plac budowy miałem na właśnie tej drodze. Nie będę ukrywać, że dużo osób już znam, które nie jest w stanie sobie wyobrazić Warszawy bez drugiej linii metra, albo nawet nie pamięta, jak wyglądała Warszawa przed drugą linią metra. Ale ja jeszcze pamiętam, ale nie dziwię się, że osoby tak szybko się przyzwyczają do nowej komunikacji miejskiej i tak samo przyzwyczają się do nowych tras tramwajowych, które właśnie teraz powstają, a jest ich coraz więcej, bo niedługo będzie powstawać kolejne trasy tramwajowe, m.in. pod Dworcem Zachodnim, czy oczywiście niezastąpiona trasa na Rakowieckiej, o której mieliście ostatnio film. Tymczasem przypominam Wam, a właściwie Was informuję, że Polak we władzach Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Publicznego, jest to dyrektor, znaczy prezes tramwajów warszawskich, został właśnie taką osobą wybrany na członka zarządu UITP, czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Publicznego oraz szefa dywizji tramwajowych, Light Rail Division. Jest też w radzie wiceprezydenta stowarzyszenia, kadencja właśnie prezes tramwajów będzie tam trwała przez 2 lata do czerwca 2025. Teraz to pierwsze takie stanowisko zajmowane przez Polaka w tym stowarzyszeniu. Podczas szczytu prezydent UIT został wybrany także pierwsza w historii kobieta na tym stanowisku. Więc taka ciekawostka tramwajowa, zupełnie z innej beczki. Jakbyście się zastanawiali, co to jest za stowarzyszenie, to tego tak pokrótce. Jest to organizacja zrzeszająca operatorów transportu publicznego, instytuty naukowe i branże przemysłu transportu publicznego. Organizuje liczne kongresy, szkolenia, warsztaty, seminaria dla ekspertów transportu publicznego, prowadzi naukowe centrum informacyjne. Jest też w stałym kontakcie z instytucjami międzynarodowymi, takimi jak Komisja Europejska,
Ciekawostka jest to, że zrzesza 1900 członków z 6 kontynentów i ponad 100 państw w tym bierze udział i jest, została utworzona w 1885 roku i raz w Polsce była w 1930 roku na targach, które są organizowane mniej więcej co 2 lata. Więc dawno nie było ich w Warszawie, może by się zechcieli pojawić teraz na jakichś nowych trasach tramwajowych. Taki tutaj co niemiara w Warszawie, no i ciekawostka jest to, że tramwaje aktualnie już jeżdżą w 40 miastach, więc ta tendencja do likwidacji tras tramwajowych zniknęła i słusznie minęła. Bardzo dobrze. Lecimy z kolejnymi informacjami, czyli tramwaj na Kasprzaka, ten mocno daje w kość wszystkim kierowcom, no i pieszym rowerzystom zresztą również. Rondo Wolnego Tybetu zostało zamknięte, nie jest aktualnie rondem, nie wiadomo właściwie czym ono teraz jest. Ważne jest to, że przejazd w relacji Aleje Przemysłowej Tysiąclecia na wiaduktach jest normalny, natomiast na dole nie ma przejazdu. Trzeba jeździć objazdami, zawrotkami tymczasowymi na Kasprzaka. Nie będę ukrywać, jak możecie to po prostu unikać tego miejsca przez najbliższy czas. Najbliższy czas, no to nie jest bliżej określone, wiem tylko tyle, że do kolejnych prac przy zamknięciu ulicy Redutowej. Więc jeszcze nie wiemy, ale na pewno to chwilę potrwa. Autobusy oczywiście jeżdżą objazdami, no i przejście dla pieszych też tutaj zostało zamknięte po stronie południowej, zostało trochę przesunięte dalej. Ale z tego co wiem, dla pieszych i rowerzystów pozostały ciągi i możliwość przejazdu, bo to jest jeden z ważniejszych przejazdów właśnie w tej relacji. Także taka ciekawostka i to już się dzieje, to już od soboty. Tymczasem w ten weekend została zamknięta Belwederska przy ulicy Gagarina. Tam są prace na 3 zmiany, czyli całą dzień, całą noc. Chodzi oczywiście o kanalizację, a właściwie ciepłociąg, który tam jest realizowany w ramach tejże inwestycji. Także taka ciekawostka, to się dzieje w ten weekend, więc wy to jak oglądacie, to pewnie już się skończyło. Tymczasem tramwaj na Gocław. Tak, metro na Gocław będzie, chociaż nie wiemy cały czas, nie mamy jeszcze informacji o kolejnych założeniach terminowych. Natomiast tramwaj na Gocław pozyskuje aktualnie decyzje lokalizacyjne. To właściwie pozyskuje, to dużo powiedziane, pozyskuje ostatnią z 5 lokalizacji. I wtedy jak to już się zakończy, będzie można przechodzić do kolejnych etapów. Kolejnych etapów? No to tak. Przyszły rok i 2025 poświęcimy na przygotowanie projektów wykonawczych i uzgodnienie ich z geostrami sieci, a także na pozyskanie decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie budowy. To pozwoli na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Ogłosimy go mając projekty wykonawcze, co pozwoli przyspieszyć rozpoczęcie robót budowlanych po podpisaniu umowy. To jest oczywiście nowość dla tramwajów warszawskich w związku z aktualnymi realizacjami, co wiedzą już po prostu tramwaje, z czym są problemy już faktycznie przy budowie. Co ważne, tramwaje też czekają na pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej. Jeśli takowe by się pojawiły, tramwaj powstanie szybciej. Na razie przewidziana inwestycja jest jeszcze za trochę lat, na 2026 rok. Najpóźniej ta inwestycja jest planowana do zrealizowania, a już teraz trwają prace i właściwie niedługo się rozpoczną prace przy budowie tramwaju na Rakowieckiej i pod Warszawą Zachodnią. Trwają prace, ale rozpoczną się prace tramwajowe, bo tam tylko i wyłącznie powstaje pustka technologiczna, czyli w skrócie tunel, ale bez żadnej infrastruktury tramwajowej. Także tutaj faktycznie takie prace są realizowane. Tramwaj na Gocław będzie powstawać jednocześnie z budową metra na Gocław. Niezależnie od siebie te dwie inwestycje mają powstać. Z ciekawszych inwestycji w trakcie tej całej, z ciekawszych części tej całej inwestycji jest to, że trasa Łazienkowska w tym miejscu będzie się znajdować w wykopie pod trasą tramwajową i będzie to wygodny węzeł komunikacyjny pomiędzy tramwajami a autobusami. Lecimy dalej z kolejnymi informacjami, mianowicie Łódź. No coś tam nie wyszło, chociaż czy koniecznie. Wyciek starczy zatrzymał tramwaje, jest to specjalna piana technologiczna, dzięki której ta tarcza może łatwiej się przemieszczać pod ziemią. No ona nikomu nie grozi, ani człowiekowi, ani zwierzętom, ani oczywiście środowiskowi, natomiast ona jest wpychana i wyciskiwana pod ziemią podczas budowy. Niestety kanalizacja deszczowa została przewiercona właściwie jakoś natrafiona podczas budowy i drążenia przez tarczę TB, przez co przez tą kanalizację do środowiska tramwajowego wydostała się ta cała piana uniemożliwiająca funkcjonowanie tramwajów. Tramwaje nie będą tędy jeździć do środy 12 lipca, jeżeli PKP nie będzie mieć kolejnych opóźnień. Aktualnie to spowodowało dosyć duży paraliż tramwajowy i większe jeszcze korki tramwajowe. Nie jest to dobrze, no ale dobrze, że faktycznie tunel pod Łodzią powstaje, bo wtedy jakaś będzie alternatywa do tramwajów. No, chociaż w teorii dookoła Łodzi da się przejechać już teraz pociągami. Lecimy dalej z informacjami, a mianowicie ciekawostka. W Legionowie został oddany do użytku nowy tunel. Ja o tym wiem, oczywiście nie było mnie na otwarciu, bo już byłem tutaj, więc nie miałem jak przyjechać.
Natomiast faktycznie było oficjalne otwarcie w Legionowie, tunel pod torami. O nim więcej powiemy z Sykutem jeszcze mniej więcej w drugiej części tego miesiąca. Pojawimy się i podsumujemy całą tą inwestycję. Jak to powstawało, bo mniej więcej całą tą inwestycję nagrywaliśmy z Sykutem. Jak to wszystko się dzieje, tam do Zegrza jeszcze tacy trwają, więc tam jeszcze pojawimy się z kolejnymi kilkoma filmami. Tymczasem kolejne newsy, mianowicie kolejne złe newsy. Kolejne niewłaściwe tory, a właściwie pociągi na niewłaściwych torach w Warszawie. Tak, kolejne dwa ostatnie miały wydarzenie, przynajmniej tak potwierdzają pasażerowie. PKP potwierdza jeden w ostatnim czasie, czy faktycznie było ich więcej, no to zobaczymy z czasem. Najważniejsze jest to, że to one się pojawiają, a nie powinny się pojawiać. Oczywiście bezpieczeństwo w każdym z tych aspektów jest zachowane, bo sam system uniemożliwi pociągom wjechanie w siebie. Po prostu jest to tak zrobione, że jeżeli pociąg wykryje dwa pociągi na tym samym torze, to automatycznie włącza hamowanie bezpieczeństwa w obydwu tych pociągach. Więc tu nic złego się nie stanie. Natomiast sam fakt, że pociągi wjechały na tor, na które nie powinny wjechać, i były opóźnienia, utrudnienia, trzeba było wycofać i powodowały się opóźnienia, jest negatywnym skutkiem i do tego nie powinno dochodzić. UTK bada, wytyka różne nieprawidłowości. Pytanie tylko i wyłącznie, czy PKP coś z tym faktycznie zrobi, czy nie. Jest tego coraz więcej. No w Warszawie tych niepoprawnych torów, na które pociągi w ostatnim czasie wjeżdżały, no, na pewno wiecie o tym, że to nie jest jeden pociąg, tylko trochę więcej. Miejmy nadzieję, że niedługo to się skończy i sytuacja już się poprawi. Jest to oczywiście spowodowane też całą przebudową Warszawy Zachodniej i całej średnicy, ale nie ukrywajmy, że jeden plac budowy nawet tak dużej stacji kolejowej nie powinien powodować tak dużych problemów, a przynajmniej nie po tak długim czasie od wprowadzenia nowej organizacji ruchu. Rozumiem, przez pierwszy tydzień, dwa, ale nie już miesiąc od nowej organizacji właściwie. No chociaż tam się dużo zmienia cały czas na bieżąco, na przykład LK7. Lecimy dalej z kolejnymi newsami, czyli modernizacja wiaduktów trasy Łazienkowskiej po stronie północnej, po stronie wschodniej, czyli na Pradze Południe. Trasy autobusowe dla linii E1 zostały zmienione, bo tam po prostu jest zwężenie dosyć mocne. O tym będzie w kolejnym miesiącu film, natomiast tymczasem są też zmiany dla linii 118 i 127 w związku z budową wiaduktu, a właściwie remontem wiaduktu kolejowego obok PKP po Wiśle. Następnie mamy zmiany na dole trasy Łazienkowskiej, której będziecie mieli jutro film. Niestety jeszcze sprzed przebudowy, ale... całkiem ładnie będziecie to wszystko widzieć. Ważne jest to, że zamknięta będzie ulica Łazienkowska. 107, 159, N33 i N83 będą jeździć objazdami i to będzie już funkcjonować od jutra, od poniedziałku. Tymczasem Olsztyn, no, atak hakerski nastąpił na całą ich sieć biletową, jak i również system zarządzania ruchem, więc wszystko trwa teraz i odbywa się analogowo. To znaczy, bilety miesięczne, papierowe. Bilety zwykłe, krótkookresowe, papierowe. Można kupić oczywiście cały czas w telefonie, ale tych elektronicznych to już tak zbytnio nie. Jeżeli chodzi o biletomaty, są wszystkie wyłączone, nie ma też kontroli biletów. Skończy trochę fajnie nawet, bo nikt cię nie złapie, że nie masz biletu. Ale bądźmy szczerzy, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Cały czas jest badane, kto ich zaatakował, bo wiemy, że to są osoby trzecie. Natomiast no, do dnia dzisiejszego nic się nie wydarzyło, nic się nie wyjaśniło i cały czas system trwa usuwanie tej całej awarii. Miejmy nadzieję, że sytuacja niedługo wróci do normy. Przechodzimy do ZDM-u, bo tu się trochę dzieje. Między innymi możecie zobaczyć na raportach, które mam tutaj z boku. Zostałem na konferencji właśnie w sprawie ostatnich newsów. Czyli po pierwsze roczny raport ZDM-u, czyli Zarządu Dróg Miejskich za 2022 rok, jak i również raport o stanie bezpieczeństwa drogowego w Warszawie. Obydwa bardzo ładnie wydane. Film bym zrobił o nich, ale mam tyle studiów do Warszawy do opracowania teraz, że chyba nie mam czasu, niestety mimo wszystko. Bardzo ładnie opracowane. Zetknijcie sobie na stronie ZDM-u, żeby sobie je przeczytać. Ładne obrazki, cyferki, tabelki i tak dalej. Bardzo mi się podoba, że nie ma żadnych wypadków i osób śmiertelnych w związku z wypadkami przez UTO i monocykle elektryczne, więc wszystkie osoby jeżdżące na takich pojazdach jak ja nie dobią wypadku w Warszawie, więc bardzo dobrze. Zresztą w Polsce też. Kiedy się spytaliśmy policji i nie ma żadnego udokumentowanego wypadku w tej sprawie. Hulajnogi oczywiście już są w gorszej sytuacji, ale przejdźmy do tego, jak to wygląda. Przez dwa miesiące na początku tego roku nie było żadnego wypadku śmiertelnego w Warszawie. To jest duża nowina i duża zaleta. Teraz jest już gorzej, bo aktualnie do czerwca stan już jest na 8 osób, które umarły na warszawskich drogach. Część umiera cały czas na przejściach dla pieszych, część w inny sposób, w innych wypadkach. Ale sytuacja ma się poprawić. Cały czas ZDM nad tym pracuje i za chwilę zobaczycie, w jaki sposób to jest realizowane. No i to wszystko można zobaczyć też na doświetlaniu, mapach wypadkowych i tak dalej, które się znajdują właśnie w tym
że no, w tym, że na produkcie bardziej to jest spracowane z mapą wypadków, gdzie ludzie zazwyczaj giną. Ciekawe. Tymczasem, w jaki sposób to będą chcieli zrealizować? A no, bardzo łatwo. Po pierwsze, przejście dla pieszych muszą być bezpieczne w taki sposób, aby była bezpieczna zachowana widoczność, no i pozostałe elementy. Czyli, jak mamy trzypasmową ulicę, to wiadomo, że to źle wygląda. Dlatego przy PKP Powiśle właśnie takie przejście dla pieszych będzie likwidowane i będą długie azyle dla jezdni w jednym kierunku. To jest coś, czego ja jeszcze nie widziałem w Warszawie. A mianowicie będzie po prostu po środku, środkowy pas będzie azylem, będzie przejazdu i będzie możliwość przejazdu z wysypkami w tym miejscu przez przejście dla pieszych, tak aby była zachowana lepsza widoczność. Przejście dla pieszych nie będą wyniesione, będą po prostu lepiej sygnalizowane i będą same azyle w tychże miejscach. Nie będzie też żadnych budowanych nowych przejść dla pieszych. Znaczy będą tutaj przejście dla pieszych, tutaj powstanie, czekajcie, o, tutaj powstaną nowe przejście dla pieszych, których nie było, były tylko przejazdy rowerowe, więc to jest oczywiście na plus. Jakby ktoś się zastanawiał, tutaj jest PKP Powiśle. Lecimy z kolejnymi informacjami, czyli właśnie, że nikt jeszcze nie zginął, ale zazwyczaj giną mimo wszystko motocykliści. Mniej niż 1% takich kierowców jest w Warszawie, a 25% osób śmiertelnych, wypadków śmiertelnych, jest właśnie z ich udziałem. Co to oznacza? Nie wiem, ale z tego miejsca oczywiście możecie się dowiedzieć więcej. No, może trochę gorzej jeżdżą, a może po prostu ten środek transportu jest mniej bezpieczny. Nie wiem, monocykl elektryczny nie mają żadnych wypadków. Dobra, już kończę z tym tematem. Kończę, ale na koniec jeszcze tylko powiem, że oczywiście ZDM nie tylko wyłącznie modernizuje przejścia dla pieszych i poprawia ich widoczność, ale również poprawia ich widoczność w inny sposób, a mianowicie doświetla je. I właśnie został otwarty przetarg na doświetlenie 322 kolejnych przejść dla pieszych w Warszawie. Coraz tych przejść więcej dla pieszych jest oświetlonych i ja sam widzę te zmiany, wszystko ładnie lodowo się świeci. No i jak widzimy, faktycznie dużo tych miejsc, zobaczymy, 6 miesięcy będzie miał wykonawca na tą realizację od podpisania umowy. Następnie nielegalne reklamy. Wracają ponownie, raport z czerwca, dużo zdjęć, więc je przeanalizuję. Psują estetykę, a czasami nawet stwarzają zagrożenie, bo zasłaniają widoczność. Nielegalne reklamy to zmor naszych dróg, dlatego nie ustajemy w ich likwidacji. W czerwcu skonotowaliśmy 1091 reklam i usunęliśmy 72 nieprzepisowe nośniki. Jak wyglądają takie nieprzepisowe nośniki? A proszę bardzo, tutaj jeden taki wielki nośnik nielegalnie postawiony. Następnie jest ich więcej. Ten już widzieliśmy, ale możemy zobaczyć, czy jeszcze jak był zlikwidowany, bardzo ładnie. Zdjęcie przed, ładna, zielona, bujna trawa, zdjęcie po, ZDM skosił trawę i oczywiście sam nielegalny nośnik też został skoszony. Następnie możemy zobaczyć tutaj duże billboardy, nawet nie oświetlone z boku, więc nawet nie są frontlighty, które się w tym miejscu znajdują i widzimy, że wszystko ładnie, zielone, bujnie i ostre słońce. Natomiast ZDM poprawił sytuację, zrobiło się zachmurzenie i samego billboardu w tym miejscu nie ma. Jak i również chyba to miejsce zostało zamknięte, bo brama wygląda na zamkniętą. Oczywiście żartuję z moimi komentarzami, pamiętajcie, bierzcie je trochę z dystansem, ale tak była sytuacja z nielegalnymi reklamami. Kolejna ciekawostka, czas na projekt ulicy Karczunkowskiej na warszawskim Mursynowie. Prace będą trwały projektowe, cała dokumentacja do początku 2025 roku. A co to za ulica i co tam będzie się działo? To jest ta ulica, znajduje się właśnie, jak powiedziałem, na warszawskim Mursynowie, połączy ścieżki rowerowe, nowe chodniki i nową jezdnię na całym odcinku pomiędzy ulicą Płaską, wiaduktami nad linią kolejową przy Warszawa Jeziorki i oczywiście samą S7 i węzłami, które w tym miejscu się znajdują. Zobaczymy, poczekamy, co tu faktycznie powstanie. Ja nie mogę się doczekać, bo tutaj trochę tych inwestycji i trochę tych elementów posiepanych, niepołączonych w jedną całość jest. Miejmy nadzieję, że w końcu to się połączy w jedną całość, bo zwróćcie uwagę, że tutaj jest na przykład ścieżka rowerowa. Urywa się, jest krótki odcinek bez i później nagle się zaczyna właśnie przy wiaduktach, które powstały już jakiś czas temu. Dobra, kolejne informacje, takie bardziej informacyjne, a mianowicie teraz od 11 lipca do 14 będą trwały prace przy wymianie nawierzchni przystankowych na ulicy Lazurowej. Jest ten wymiana nawierzchni gwarancyjna i to będzie się działo, będą tam lekkie zwężenia, zamknięcie przystanków, głównie o to chodzi. No i na koniec dwie informacje takie trochę dalsze, mianowicie wschodnią obwodnicę Warszawy. Od 29 września i 4 października będą kolejne rozprawy toczyły się w temacie WoW-u. Chodzi o obydwa odcinki, czyli pomiędzy Ząbkami a ulicą węzłem Tewnica i pomiędzy Ząbkami i węzłem Zakręt. Chodzi o ten jeden z odcinków przez Wesołą, a drugi odcinek przez Zakręt, znaczy przez Ząbki i przez Dębertów.
No, obydwie inwestycje, obydwa cała ta inwestycja budzi kontrowersje. Miejmy nadzieję, że jednak w końcu kiedyś ta inwestycja w końcu się połączy w jedną całość, bo Warszawie bardzo brakuje w tej części sensownej drogi. Bo nie ukrywajmy, że tam się wszystko korupuje i mieszkańcy Wesołej, nawet jeżeli jest, nie chcą tej obwodnicy, to nie będą mi ukrywać, że w ten sposób generują większe korki i po prostu większe stężenie pyłów przez jeżdżące pojazdy, bo wszyscy jadą przez nich. Zamiast jechać, przejechać szybko, wtedy są nawet przez różnego rodzaju miejsca, to i tak stoją. Nie mówię o tym, czy ten wariant jest dobry, bo to jest kontrowersyjne i nie będę ukrywać, że wolałbym na Kosztynę czy tą trasę puścić, ale ona w końcu musi powstać i odkotkować tą część Warszawy. Warszawa musi mieć pełną obwodnicę Warszawy, znaczy pełną obwodnicę miasta. Czemu inne miasta mogą mieć, a stolica nie? Szanujmy się, to jest miasto, jakby stolica powinna się dobrze reprezentować, a my nie mamy nawet pełnej obwodnicy. No nie będę mówić, że to też jest mało, ale to ma inne trochę czynniki. No i na koniec centralny port komunikacyjny. Dostaliśmy już ostateczne wizualizacje, jak to będzie wszystko wyglądać, więc sobie poprzeglądajmy, co faktycznie się znajduje na rynku lotniczym. Proszę bardzo, całkiem ładne, odjechane wizualizacje. Jestem ciekawy, na jakim cudem to będzie lewitować w tym miejscu. Jakieś nowe mody do City Skylines 2 chyba. No ogromny obiekt, tak, w dużym skrócie. Przewidziane jest, że cała inwestycja, uwaga, uwaga, zakończy się z budową do 2028 roku w pierwszym etapie. Kolejne etapy będą tam podzielone do 2050 roku, chyba cała budowa. Więc jeszcze chwilę poczekamy. Ogólnie ogromny obiekt. Nie będę ukrywać, że chętnie bym go nagrywał, ale jest tak ogromny, że nie wiem, jak go nagrywać zbytnio dronem. No i przy okazji to jest lotnisko, a lotnisk zbytnio nie da się nagrywać dronem. Ale nie będę ukrywać, że... No duże to. Duże, z rozmachem. Na razie tylko i wyłącznie powstaną dwa pasy lotnicze. O tym, czy jest sens to budować, czy w Berlinie już jest lotnisko, nie będę się wypowiadać, bo to jest czysta polityka. Ale... No ale fajnie byłoby mieć takie duże lotnisko w Polsce. Tylko czy jest potrzebne, to już co innego. Ale infrastrukturę kolejową zostawcie, bo to nam się na pewno przyda. No, duże, ogromne. No i oczywiście z całym węzłem kolejowym pod ziemią, który będzie się znajdować pod tym wszystkim, więc całkiem to będzie ciekawie się łączyć w jedną całość. Przy okazji jeszcze mamy jedno miejsce ze środka. Jak widzicie, również elementy zielone będą się znajdować pod dachem. No ogólnie całkiem futurystyczne nowe lotnisko, nowy centralny hub całej Polski. Tylko pytanie jest jedno. Czy chcemy centralizować Polskę, czy nie? No i to było na tyle z tego filmu. Ale na koniec, jak zawsze, sondaże mniejsza z tym. Jak zawsze oczywiście jakieś tam były problemy z sondażami. Jakieś nieścisłości i tego typu rzeczy. Ale przelećmy sobie po kolei ostatnie sondaże. Z 6 godzin to tego nie będę jeszcze brać. Ale sprzed 3 dni. Czy twoim zdaniem sieć WKD powinna być rozwijana? No i na 1500 głosów większość z was stwierdziło, że tak, powinno się rozwijać sieć WKD. Swoją drogą ten film się zbiegł z filmem moim o WKD-ce, gdzie mówiłem, że WKD-ka kiedyś pierwotnie miała jechać dalej jeszcze do Żydadowa, jak i również miała jechać do Nieporętu i jeszcze dalej. Czy ta odnoga do Nieporętu kiedyś powstanie? Rezerwy w niektórych miejscach są. Budynki też na tej rezerwie powstają, ale jakby jeszcze się uprzeć i jakby Nadarzyn odpowiednio mocno zainwestował jakieś Kolej Plus, to sądzę, że ta linia kolejowa byłaby bardzo potrzebna, bo Nadarzyn potrzebuje sensownej komunikacji szynowej do centrum Warszawy, a tam dużo osób jeździ tymi autobusami do Alei Krakowskiej. A gdyby mogli szybko WKD-ką jechać do centrum Warszawy po przebudowie Siedmity, to na pewno byliby zachwyceni. Więc taka ciekawostka na to, że nie powinno się rozwijać WKD-ki, a SKM-ki i KM-ki 24% was zagłosowało. Nie ma co ruszyć dobrze działającego systemu 4% i nieaktualna sieć pociągów jest wystarczająca 2%, nie wiem, nie mam zdania, 7%. Następnie był quiz, tutaj mój kolejny fuck up. Kiedy otwarto stację metra Dworzec Gdański? No i tak, na 1900 głosów większość z was zagłosowało dobrze w 2003 roku, ale dopiero w 2011 zostało oddane połączone przejście podziemne pomiędzy metrem a stacją kolejową. Oj, przepraszam was. Natomiast tutaj kolejna data miała być 2005 rokiem, a nie 1005 rokiem. No, komentarze były wspaniałe, więc w sumie nawet dobrze, że nadałem taką odpowiedź, bo tam niektórzy królowie chyba otwierali stację metra, jak otwierała się, więc nawet mi tam nie przeszkadza. No i na koniec jeszcze jeden sondaż. Jakie pociągi chciałbyś zobaczyć w taborze kolei mazowieckiej? Na 1800 głosów większość z was stwierdziło, że Impuls 2, 45%, Slider Fleet 3, 25%, PSL 23% i inne 8%. Jest was tutaj coraz więcej. Aktualnie was jest tutaj już ponad 11 793 osoby. Dziękuję wam bardzo za to serdecznie.
Jak widzicie, wróciłem normalnie już z mniejsza z tym, ale normalnie nie zauważyliście nawet różnicy. Coś tak, różnicę będziecie widzieć w najbliższym czasie, bo to mi się zmieni. Mikrofon teraz w kolejnym mniejsza z tym z drzewa też się pojawi, natomiast najważniejsze jest to, że teraz nagram już swoim aparatem, więc mogę wrócić ponownie na dochodzenia na placu budowy. Tak, kolejne filmy prosto z placu budowy, z minus 1 i minus 2 Warszawy Zachodniej już się pojawią w połowie tego miesiąca, jak tylko i wyłącznie wrócę do Warszawy. Więc trochę tego ciekawego będzie przed nami. To jest jedna z nowości. Kolejna z nowości, no to nie wiem. Jestem tutaj, więc odpoczywam. Także wszystkie filmy, które widzicie, były nagrane jakiś czas temu. Także nie muszą być najbardziej aktualne. W sensie ja nagrywam głos i dubbing cały teraz na żywo, ale same ujęcia mają już kilka dni. Więc możecie zobaczyć, że tam faktycznie się trochę to rozjeżdża. Niedługo będzie sondaż na YouTubie z pytaniem Was, które studium Warszawy chcecie, żebym opracował jak najwcześniej, jako pierwsze. No i jak chcecie dowiedzieć się, jakie będą filmy w najbliższym czasie, właśnie z tych, co jeszcze zaplanowałem, i chcecie zagłosować, co ma się pojawić pierwsze, to na serwerze Avizlandy, na moim Discordzie, możecie to zobaczyć, do niego link jest w opisie i w ekranach końcowych. Także tam było głosowanie i zgodnie z tą listą mniej więcej jedno, tylko jutro musi być ta sama łazienkowska, bo już ujęcia są dosyć stare. Tymczasem ja tutaj odpoczywam i filmów zazwyczaj nie robię dużo, chociaż może wy tego nie widzicie. Tymczasem tutaj jest słaby internet, więc jeżeli widzicie filmy, że się pojawiły o północy lub pierwszej w nocy, to dlatego, że tutaj mój internet wymaga takiego natężenia, że mniej więcej zazwyczaj filmy wysyłają się około 4 godziny. Więc jak teraz jest 18, to wy ten film zobaczycie najwcześniej o 22. Proste, proste. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Jeśli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich filmów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zachęcam Was do wspierania, bo wtedy zobaczycie trochę niecodziennych i innych filmów oraz macie filmy przedpremierowo. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Tymczasem ja przechodzę do czytania tego bardzo ciekawego raportu, bo tutaj jest też dosyć dużo warszawskich inwestycji, które nagrywałem dla Was, a nie będę ukrywać, że chętnie wrócę wspominając do tego, co się działo w ostatnim czasie. Cześć!